wszystko, co nas łączy. Rozmowa dnia. Dzień dobry, w studiu Radia Wilno Paweł Kobak. Żłobek przedszkole w Myszagole w rejonie wileńskim świętuje w tym roku swoje 50. urodziny. Z tej miłej okazji żłobek przedszkole serdecznie zaprasza byłych pracowników tej placówki w Myszagole na uroczystość, która odbędzie się dzisiaj, 1 czerwca o godzinie 16 na terytorium przedszkola. My zaś do audycji Rozmowa Dnia zaprosiliśmy dyrektor żłobka przedszkole w Myszagole, panią Iwonę Matwiejko. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Radio Wilno. W którym roku powstał żłobek przedszkole? Przedszkole w Myszagole powstało w 1968 roku. Pierwszą kierowniczką przedszkola była świętej pamięci pani Teresa Liminowicz. Zaś pierwsze grupy były ruskojęzyczne. A kiedy Litwa odzyskała niepodległość w 90-tych latach, powstały grupy litewskie. А потім з залуженням в Мишеголі кола ЗПЛ в предшколі почали діалить групи польські. Частково вони намістилися в плібанії парафії Мишегола. А от року 1997 до 2010 єдну частину будинку заїли класи початкової середньої школи Великого Ксенця Альгердаса в Мишеголі. І втеді в предшколі діалили тільки дві групи – польська і литовська. Gdy w 2011 roku wybudowano nową szkołę litewską, to klasy początkowe przeniosły się do nowej szkoły. A przedszkole zostało odnowione i zmodernizowane w ramach dwóch projektów dofinansowanych przez Unię Europejską i samorząd rejonu wileńskiego. A w 2015 roku w przedszkolu urządzono plac zabaw i sportu dla dzieci, także finansowany przez Unię Europejską i samorząd rejonu wileńskiego. A w tym roku właśnie dziś obchodzimy jubileusz 50-lecia działalności przedszkola. Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. Jest również okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań. A ta wyjątkowa okoliczność skłoniła nas do refleksji, wspomnień, podsumowań, tego, co udało się osiągnąć oraz tego, co przed nami. A lista zrealizowanych przedsięwzięć, celów jest dowodem na to, że nasze przedszkole osiąga zamierzone cele i dąży do tego, by w naszym przedszkolu dominowała radość, bezpieczeństwo, ufność i świadomość oparcia w dorosłych, bo uważamy, że tylko na takim dzieciństwie daje się budować szczęśliwą przyszłość. Jak dzisiaj powodzi się w waszej placówce? W naszej placówce obecnie działają cztery grupy, dwie polskie i dwie litewskie. Są to motyleczki krasnoludki, gdzie uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, oraz ptaszeczki i biedruneczki w wieku od 2 do 3 lat. A ogółem do przedszkola uczęszcza 70 dzieci. Do przedszkola uczęszczają dzieci z miasteczka i gminy Myszagola. Przedszkole, jak już wspominałam, jest odnowione, zmodernizowane, posiada piękne place zabaw i sportu. Pracownicy mają wspaniałe warunki do pracy, a dzieci do edukacji i zabaw. I obecnie w naszym przedszkolu pracują wspaniali pedagodzy i pracownicy, zawdzięczając którym mamy bardzo bogaty kalendarz imprez przedszkolnych oraz zajęć edukacyjnych, które służą pogłębianiu wiedzy i gwarantują dobrą zabawę, radość i wywołują wiele wzruszeń u dzieci. Cieszymy się bardzo, że dzieci idą z chęcią do naszego przedszkola. I myślę, że wszystkim w tym przedszkolu jest dobrze i to jest dobra okazja do świętowania. Ile osób liczy grono pedagogiczno-wychowawcze? Na dzisiejszy dzień placówka liczy 11-osobowe grono pedagogiczne. Mamy 6 wychowawczyń, mamy także muzyka, choreografa, logopedę. Naszą kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani specjaliści. Większość z nich posiadają kwalifikację starszego nauczyciela lub metodyka. Jak wam układa się współpraca z samorządem rejonu wileńskiego? Bo żłobek przedszkole to placówka samorządowa. Tak. Często gościmy przedstawicieli władz samorządowych oraz pracowników Wydziału Oświaty na naszych imprezach przedszkolnych, z czego niezmiernie się cieszymy. Od nich czujemy życzliwe wsparcie i pomoc. Zawsze idą nam na spotkanie. Więc ta współpraca, gdyby określić jednym słowem, to jest wspaniała. Wspaniała i doskonała. Tak.
W jakich projektach uczestniczy, jeśli uczestniczy wasz żłobek w przedszkole? Mamy wiele projektów i co roku piszemy wiele projektów, które realizujemy w przedszkole. Wielką wagę przywiązujemy do wychowania patriotycznego i chciałabym tutaj wymienić szczególne projekty zrealizowane w tym roku szkolnym. To jest Jestem nie tylko przedszkolakiem, ale i dobrym Polakiem, który był wspierany przez ambasadę Polski w Wilnie oraz projekt z okazji stulecia niepodległości Litwy, 100 kolorów Litwy. A obecnie nasza placówka realizuje międzynarodowy projekt Polska szkoła za granicą, wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych, realizowany w ramach programu Erasmus+, który będzie trwał aż do 2020 roku. I to jest nasze bardzo wielkie osiągnięcie, bo taki projekt nie jest łatwo napisać, a nam się udało. Czy istnieje współpraca przedszkola z partnerami w kraju, za granicą? Tak, współpracujemy jak z placówkami miejscowymi, tak i zagranicznymi. A najważniejszymi naszymi partnerami to są Muzeum Księdza Prelata Józefa Obramskiego w Myszegole, Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w Myszegole, ze starostwem gminy, z gimnazjami miejscowymi, z innymi przedszkolami rejonu Wileńskiego i Solecznickiego, Instytutem Polskim w Wilnie, Macierzą Szkolną. Zaś poza granicą współpracujemy z partnerami projektu Polska Szkoła za Granicą. To jest Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w Polsce, Szkołą Polską w Barcelonie i Tarragonie w Hiszpanii, Stowarzyszenie Pro Polonia w Belgii, Integracyjną Szkołą Sobotnią w Bristolu w Wielką Brytanią i Polską Sobotnią Szkołą w Mons w Norwegii. Partnerów i przyjaciół mamy bardzo wielu. Nie da się tutaj wszystkich wymienić, ale na naszej stronie internetowej są zamieszczeni. Więc zapraszam do obejrzenia naszej strony internetowej. Pani dyrektor, jak będzie wyglądała dzisiejsza uroczystość 50-lecia placówki? To przede wszystkim uroczystość dla członków naszej społeczności przedszkolnej, dla dzieci, rodziców, teraźniejszych i byłych pracowników oraz dla gości. Chciałabym zaznaczyć, że szczególnie czekamy na przybycie byłych dyrektorów i pracowników przedszkola, którzy pracując w przedszkolu przyczyniali się do rozwoju placówki. Uroczystość będzie składać się z dwóch części. Oficjalnej, podczas której zdolności artystyczne przedstawią wychowankowie i pracownicy naszej placówki oraz wspólnie z byłymi pracownikami przypomnimy, jak działało przedszkole za lat ich pracy. Natomiast drugą część programu stanowią poczęstunek i rozrywki dla dzieci, zabawne animatorzy i trampolina. I chciałabym przy okazji jeszcze raz zaprosić wszystkich byłych pracowników przedszkola oraz rodziców, dziadków i wszystkich mieszkańców gminy Myszegola na świąteczny koncert z okazji 50-lecia jubileuszu przedszkola, który odbędzie się dziś o godzinie 16 na placu przedszkolnym. Plany żłobka przedszkola na rok 2018. Mamy wiele pomysłów na nowy rok szkolny, które nie da się szybko tutaj wymienić, ale jedno zadań chciałabym wymienić, bo we wrześniu planujemy zorganizowanie spotkania wymienionych partnerów projektu w naszym żłobku przedszkolu, by wymienić się doświadczeniami zawodowymi, a także będziemy mogli pochwalić się naszym przedszkolem. Będziemy gościli nauczycieli szkół polonijnych 6 państw europejskich. I mam nadzieję, że w przyszłości, w następnym roku, znów zaprosicie nas do radia i wtedy będziemy mogli opowiedzieć o naszej działalności i zrealizowanych już planach. Realizacji wszystkich planów, pani dyrektor, i żłobkowi przedszkolu życzę. Dziękuję. A ja życzę wszystkim słuchaczom Radia Wilna słonecznego lata i dobrego odpoczynku. Zaś dzieciom dzisiaj, z okazji ich święta, życzę rodzicielskiej miłości, dużo radości i beztroskiego dzieciństwa, aby ich dzieciństwo było jak najlepsze i aby trwało jak najdłużej. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę. A naszym słuchaczom przypomnę, że w audycji Rozmowa Dnia gościliśmy dyrektor żłobka przedszkola w Myszegole w rejonie wileńskim, panią Iwonę Matwiejko. Do usłyszenia. Rozmowa Dnia.
O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.